Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a w tym filmie, tak jak obiecałem, zajmiemy się Final Boss Kingiem. Pominę od razu poziom hard, bo myślę, że to nie jest zbyt trudny poziom. Tak naprawdę zauważcie, że nawet na historii, na kampanii, czy jak kto woli to nazywać, tam są już walki sięgające ponad 100 tysięcy, więc tak naprawdę ten poziom hard, on tutaj ma 80 tysięcy, więc większych problemów z nim nie powinno tak naprawdę być. No jeżeli ktoś ma, to polecam po prostu team, może jeszcze raz włączę. Tutaj Green Escanor, Green Jericho, bądź nawet oboje, dosłownie, oboje dadzą radę. Jakiś support typu Green Merlin. W pierwszej fazie atakujecie ile się da, używacie Fuda na ulta. W drugiej po prostu ultujecie, no i dobranoc. Tak samo w drugiej walce też tak się da zrobić. No trzeba po prostu mieć trochę mocniejsze postacie. I bez problemu to pójdzie, czyli pierwsza faza ładowanie ultów, druga po prostu trzy ulty z rzędu, no i bo spada. Jednak jak ktoś tak robi, no to pewnie zauważył, że zbyt dużo punktów nie dostaje, tak? No bo to nie jest walka, w której trzeba tę walkę właśnie kończyć szybko, mocno i nawet jeżeli tak zrobicie, no to na pierwszy rzut oka wydaje się spoko, ale punktów za dużo nie dostajecie, bo ja tak dostawałem 1200 za Xtreme. W osobnym filmie zrobię jeszcze poziom Hell. No niestety muszę się trochę na niego bardziej przygotować, przynajmniej mam nadzieję, że go zrobię, bo muszę ulepszyć postacie. Ale mniejsza o to. Najwyższy wynik na Xtreme, jaki udało mi się uzyskać, to 1725, co pozwoliło mi dostać się do 1,47. Najlepszy gracz, tak? Procent. Mógłbym pewnie wyciągnąć więcej, jeżeli ciągnąłbym walkę dłużej, no bo to jest walka, w której zdecydowanie warto ciągnąć ją dłużej. A to dlatego, że dostajecie sporo punktów na minusie za przedłużanie walki, ale z drugiej strony dostajecie jeszcze więcej punktów za robienie konkretnych rzeczy. No i jak widać nagrody są całkiem nieźle, więc warto dostać się do tych top 5 chociaż, tak? Żeby dostać te 5 kamieni i 100 kowadeł jeszcze jako nagrody. Także najwięcej punktów dostajecie za przede wszystkim leczenie, za ściąganie Kingowi i jego przydopasom w sumie też ulta, za ściąganie mu buffów i tak dalej, czyli są to bardziej umiejętności supportujące niż zadające obrażenia. No ale tak to by wyglądało. Także drużyna, nad którą ja pracuję, to jest Elaine, Escanor, Green Elizabeth i Green Jillian. Green Jillian ma taką fajną umiejętność, że zwiększa wszystkim z tym elementem życie o 30%. Także to jest drużyna, którą pracuję, żeby zrobić ją na hell, czyli wbić jej 150 tysięcy, co nie będzie aż takie trudne, bo wystarczy, że poulepszam te postacie na 75. Jak widać, one nie są jeszcze w pełni przebudzone, ale na tym filmie pokażę wam, jak zdobywać punkty na Xtreme. Zrobię jedną lub potencjalnie dwie walki, bo no mimo wszystko muszą też podejść karty. To nie jest tak, że po prostu wchodzę, zdobywam 2000 od razu. No niestety czasami dostaję wszystkie karty do Escanora, a Escanor to jest akurat postać, która ma zadawać obrażenia, a nie no, zdobywać punkty, prawda? No ale dobra. Zobaczymy, jak to pójdzie ładnie. Także King na Xtreme ma 120 tysięcy. I tutaj starczą postacie właśnie te dwie na 60 poziomie. Po prostu zamieńcie mi ekwipunek. Nie dostałem jakiegoś najlepszego rozdania tak naprawdę. Ja co robię zawsze, to po prostu rushuję ulta Elizabeth. Mogę wyłączyć, mogę użyć tego, a to dlatego, że dostanę i tak leczenie z ulta, więc zawsze to zabezpieczenie posiadam. Plus 20 punktów za leczenie, jak widać. Poza tym na tym poziomie jest też misja, żeby użyć ultów 6 razy. Nie zawsze mi się to udaje, ale no, zobaczymy. Niestety karty nie podeszły aż tak bardzo, no nie jestem w stanie ściągnąć mu ulta, także będę musiał go po prostu przyjąć na klatę. I teraz zobaczcie, o co chodzi. On ma sobie tutaj takie dwa buffy, czyli na atak. Jeżeli ja mu ściągnę Elizabeth, zobaczcie ile punktów dostanę. Plus 20 za leczenie i zobaczcie, plus 45 tak naprawdę za ściągnięcie dwóch buffów. Gdybym miał Elaine, a mianowicie tę umiejętność Elaine, to po prostu dostałbym chyba z 200 punktów od razu, no ale no tak jak mówię, karty nie podeszły. Najlepiej farmić sobie punkty tak naprawdę na tej pierwszej fazie. Druga jest dosyć
taka, no wiecie, różnie tam bywa, może w ten sposób. Czyli tak, uleczymy i ściągamy przede wszystkim ulta, tak samo, i zmniejszamy poziom na jego zdolnościach. Dobra, i zobaczcie, ile punktów wpadło. Także Elaine jest po prostu idealna. To jest, powiedziałbym, że najlepsza postać w ogóle do farmienia punktów. No też trochę mam pecha, że nie dostaję tej umiejętności. Ona jest najlepsza zdecydowanie tutaj. No ale radzimy sobie z tym, co mamy. Czyli tak, no ulta mu znowu nie ściągnę. Jednak jego ult niewiele mi tak naprawdę zrobi. Nie chcę go też zabić, więc muszę to trochę przystopować. No na pewno ulty Escanorem nie użyję. I zobaczcie, plus 60 punktów znowu. Plus 20. Tak jak mówię, przedłużajcie tą walkę ile możecie. To nie jest tak, że musicie ją skończyć szybko. Jeżeli będziecie robili odpowiednie rzeczy, dostałem umiejętność, wiecie co to oznacza. Zaraz zobaczycie, jak zdobyć ogromną ilość punktów jednym atakiem, dosłownie. Mam nadzieję, że on mnie tutaj nie zabije. Nie zabije, okej. Jeszcze go zbuffują i zaraz zobaczycie coś po prostu pięknego, co potrafi zrobić Elaine. Czyli tak, łączymy to. Możemy zrobić od razu tak. I patrzcie teraz, ile wpadnie punktów za użycie tej jednej umiejętności na drugim poziomie. Uwaga. Czy wy to widzicie? Masa punktów, jeszcze zrobiłem zadanie przy okazji. Generalnie o to w tym chodzi, nie? Escanor ma jeszcze też fajną umiejętność, mianowicie tę tutaj. A to dlatego, że on również ściąga buffy. No, widzę, że muszę przyspieszyć trochę. Bo tutaj brzydko dosyć ta walka się toczy, nie? Dobra. W sensie dużo mi zaczęło zadawać obrażeń, więc musimy to zdecydowanie trochę przyspieszyć. Także zdobędziemy jeszcze trochę może punktów. Zrobimy to w ten sposób. W ten sposób. I pozbędziemy się może tego Descanora. W sumie źle zrobiłem trochę w złej kolejności, nie? Chociaż nie, jest dobrze, jest dobrze. Nie, nic nie straciłem, jest ok. Trochę mam mało życia, więc to może być problem. Mam nadzieję, że właśnie dostanę pod Elizabeth coś do leczenia. Bo jeżeli nie, to może być trochę trudno. Tak naprawdę nawet jak wam ktoś zginie, to nie robi wielkiej różnicy. I tak sporo punktów da się zdobyć, jeżeli będziecie robili te rzeczy, które ja robię na filmie. Może być też na przykład Green Merlin, ona też ściąga ulta. Nie jest tak dobra jak co prawda Elaine, ale też daje radę. No i to jest trochę kłopotliwe, bo zobaczcie, że nie mam leczenia. Nie jestem w stanie go ściągnąć w żadnym wypadku w jednej rundzie. Więc po prostu no postaram się mu tutaj zmniejszyć poziom skilli. No i mieć nadzieję, że po prostu mnie nie zabije. Chociaż ten final boss King jest dosyć inteligentny, trzeba przyznać, jak na komputer. I on bardzo często nacelowuje postacie, które jest w stanie zabić. I trochę szkoda. Czyli w drugiej fazie oni nam rzucają debuffy. No, zabijesz mi ją? Zabijesz mi ją. No niestety. Zrobimy możliwe, że drugą walkę. Żeby wszyscy przeżyli. No muszę ich trochę jeszcze ulepszyć, nie? No, też widać. Teraz jestem w stanie chyba go ściągnąć. Chociaż nareszcie może mu ściągniemy trochę ulta, żeby punktów jeszcze zdobyć. No mam nadzieję, że tego zabiję. Jeżeli chodzi o najlepsze jedzenie, no to ulta niekoniecznie jest najlepszym jedzeniem. Ale ja tutaj niekoniecznie też potrzebuję lifesteala. Po prostu walka nie poszła teraz po mojej myśli. Nie byłem w stanie go zabić, więc trochę też lipa. Jednak jeżeli nikt mi nie zginie, to oznacza też trochę więcej punktów, że sobie nabiję. No, Nescanora mi raczej nie zabije, nie? Przynajmniej nie sądzę. No, nie został zbuffowany. Nie dostał. Gdybym dostał na przykład tego skilla, znowu bym dostał pełno punktów, a tak niestety. Dobra, połączymy może to. To jest ryzykowne, bo go zabiję, więc punktów więcej nie zdobędę. Mogę jeszcze tamto połączyć, ale mniejsza o to. Dobijamy go. 1500 powinno spokojnie wpaść, mimo że walka była dosyć chaotyczna, jak widzieliście. To zobaczycie, że punktacja i tak będzie całkiem niezła.
1413, no... Mogło być lepiej, zrobiłem wszystkie misje. No co, lecimy jeszcze raz. Żeby nie było, że pokazuję raz na odpierdziel i dobranoc. Fajnie będzie pokazać też drugą walkę, jak one mogą się różnić na przykład. W zależności od tego, jak podejdą skille, karty. Także używam jeszcze raz tego. Po prostu ja to robię, żeby rushować ultę Elizabeth. Zresztą tak jak mówię, to wcale nie jest najlepsza opcja. No jeżeli macie o wiele lepiej ulepszone te postacie niż ja, których ja używam, no to Xtreme nie będzie stanowił dla was żadnego dosłownie wyzwania. Nikt wam nie powinien tutaj ginąć. Ja tak jak mówię, na dniach muszę to ulepszyć. No... W sumie nie wiem, czy nie jest taka sama sytuacja jak w pierwszej walce. Czyli dosyć słabo, znowu dostałem pod Elizabeth. Tak swoją drogą, nacelowujcie zawsze tego Kinga samemu osobiście. Jeżeli tego nie zrobicie, no to wasze postacie mogą atakować tych bobów tutaj, a ich się nie da zabić. I tylko tracicie tak naprawdę turę. Więc nacelowujcie zawsze samemu. No znowu nie dostałem dobrych skilli, w ogóle nie dostaję do Elaine. Ale no mam nadzieję, że uda się trochę więcej punktów w tej walce zdobyć. Zrobimy tak. Zrobimy może tak. I zabierzmy mu te buffy może. Nie chcemy, żeby on nas tutaj za szybko zabił. Plus 40. No i znowu, no zobaczcie, ja w ogóle nie dostaję skill do lane dosłownie, no. Ja to wam chcę pokazać, jak zdobyć bardzo dużą ilość punktów, no i tymczasem nie dostaję na nią szczęścia w ogóle do Elaine. Trochę przykre, jeżeli mam być szczery. Dobra, no zraszujemy znowu może ultę. Uleczymy, zrobimy tak. I może połączymy, żeby mieć tam przygotowane zawsze. Elizabeth jest właśnie dobra, bo możecie na zmianę sobie leczyć jednym i drugim skillem. No mamy lane, nie ten skill, którego chcę, ale jest. Trochę ten skill Escanora tak naprawdę to on tutaj przeszkadza. No bo przez to, że ja mam tego ultimate'a, to nie mogę używać innych zdolności, znaczy nie dostaję innych zdolności. Potencjalnie właśnie do lane. Zobaczcie, ile te boby mają na sobie buffów, nie? I teraz jest coś pięknego, bo dostałem właśnie ten najbardziej znaczący skill pod punkty. Co mnie bardzo cieszy, oczywiście. Także zrobimy tak, oczywiście robimy coś takiego. Chociaż nie, może na odwrót. Zrobimy coś takiego. No nie powinno go zabić, nie sądzę przynajmniej, że zginie od tego. Zresztą ja nie chcę, żeby zginął, żeby nie było. To jest tylko pierwszy poziom zdolności, więc tak, nie zginie. Ma jeszcze żyć, jeszcze chcemy z niego wydoić trochę punktów. Nie mam leczenia, więc też muszę go niedługo kończyć. Możliwe, że nawet w tej turze go wykończę. Tylko po prostu sobie jeszcze trochę... Chociaż nie, w tej go chyba jeszcze nie wykończę. Dobra. Zdajemy go trochę z punktów. Weźmy może, użyjmy... Chociaż nie, tego nie ma sensu raczej. No, przydałoby się go wykończyć, nie? I tak zrobimy, dobra. Bo on tutaj ma ultę i to może się bardzo brzydko skończyć. Tym bardziej, że nie mam leczenia. Mam nadzieję, że tego przynajmniej wykończy. Nie wykończyło. Okej, no to... Zobaczycie... A nie, on nie miał ulty. Dobra. Coś mi się pomyliło chyba, tak? A nie, no przecież ja z niego ściągnąłem. Dobra, dobra. Małe pomyłki, za co oczywiście bardzo przepraszam. Czyli teraz tak. Przygotujemy się po prostu na ostatnią rundę. Czyli tak, no najlepiej będzie użyć w ten sposób. Escanora bym sobie tak naprawdę... Chociaż nie, użyję tego, no bo chcę jak największą ilość punktów.
Wiem, że trochę nagrywam chaotycznie, ale no nie mam jeszcze wprawy z jakimiś szczegółowymi poradnikami. No mam nadzieję mimo wszystko, że w jakiś sposób ten film wam pomoże, jeżeli macie problem ze zdobyciem dużej ilości punktów. Też miałem spore przerwy od Seven Deadly Sins, więc w sensie w nagrywaniu, nie w graniu. No trochę punktów z tej pierwszej rundy wyciągnęliśmy. Jeżeli nikt nam tutaj nie zginie, to po prostu zdobędziemy naprawdę sporą ilość punktów. Mamy dwie ulty, mamy leczenie, mam też ściągnięcie, więc to na pewno pomoże. Czyli tak, robimy to w sposób może... Tak, uleczymy przede wszystkim. Nie zależy mi za bardzo na ulcie Elaine kolejnym, więc nie muszę jej ładować kolejnych, że tak powiem, kuleczek. Robimy tak i robimy tak. Niech będzie. No nie mam innego Dobra, zrobimy może w ten sposób. Bo powoli już chciałbym go kończyć, no... Niekoniecznie w drugiej fazie opłaca się już farmić punkty, bo... No jak mu podejdą skille, to jest w stanie ściągać jedną czy dwie postacie w swojej turze. Więc tutaj już nie ma takiej fajnej zabawy z nim jak podczas pierwszej tury. Więc jeżeli gdzieś chce farmić punkty, to zdecydowanie na pierwszej. Mamy leczenie, więc jest sprawa ok. Buffy sobie ściągniemy. I uleczymy. Więc potencjalnie, mam nadzieję przynajmniej, że w kolejnej rundzie go już ściągniemy. Czyli tak, użyjemy tego, żeby połączyć tutaj. Dostaniemy też 4 karty. Coś tam zada obrażeń przy okazji. Escanor pięknie, 35 kafelków prawie. Leczymy, ściągamy buffy. No, przyznam, że dostałem bardzo fajną umiejętność do robienia punktów. I trochę kusi, szczerze mówiąc. No nie mówcie, że ona mi zginie. No niestety. Muszę popracować przede wszystkim nad tą Elizabeth, bo to ona właśnie ciągle ginie. Chociaż poza filmem mi tak nie ginęła, nie? No dobra. To tak, zróbmy... No nabijmy sobie trochę punktów, zróbmy tak i mam nadzieję, że on po tym zginie. Jeżeli nie, to trochę słabo. No, Escanor, liczę na ciebie. Zabiłeś go. Dobra. Mimo wszystko powinno wpaść bardzo dużo punktów. Więcej niż na pewno w pierwszym podejściu. 1543. No to nie jest jakaś zatrważająca ilość. I zobaczcie. Minus 527 punktów za przedłużanie, że tak to nazwę. Ale mimo wszystko i tak się udało 1500, co na pewno uplasuje was w pierwszych 5%. Nawet w pierwszych 2 lub 3% myślę. Coś takiego. Także no to by było na tyle. Myślę, że gdybym nie przedłużał tak bardzo walki, to ta Elizabeth by przeżyła i skończyłby walkę ze wszystkimi. Ale tak jak mówię, no taką drużyną, jaką ja tutaj używałem, udało mi się zdobyć 1725. No wszystko zależy też od doboru kart. Jeżeli będziecie dostawali karty do Elaine od samego początku, no to nie powinno być żadnych problemów. Nawet da się zdobyć więcej, nawet 1800 punktów bez problemu. Zdobędziecie nawet 2000. Tak na dobrą sprawę, jeżeli będziecie spamować skinami Elaine. No ale to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie oczywiście pytać w komentarzach, możecie pytać na fanpage'u, ja wam chętnie pomogę. Tak jak mówię, da się to zrobić po prostu, że tak powiem, na Jana, czyli Green Jericho, Green Escanor. Ładujecie go, w drugiej fazie używacie ultów i jest po nim, ale no nie zdobędziecie w ten sposób 1500 punktów, myślę, że nawet. Polecam jednak zdecydowanie próbowanie supportami. Jest to no o wiele lepsze, o wiele przyjemniejsze, bo możecie sobie farmić punkty. Tak jak mówię, no postaram się zrobić poziom piekło jeszcze w tym tygodniu. Dzisiaj jest... No jeszcze mamy trochę dni, tak? Do niedzieli jeszcze jest trochę dni, więc myślę, że... No jest potencjalnie szansa, żebym to zrobił. Dzisiaj jest środa. No więc może to zrobię. Tak jak mówię, poulepszam Elaine, poulepszam Elizabeth. Jillian akurat będzie mnie mało kosztowała, bo to jest postać SR domyślnie. No i postaram się zrobić tego Hela i zdobyć dużo punktów, żeby pokazać wam, jak wbić się do rankingu. Od razu mówię, że te tutaj ludzie to są w większości oszusty. Na przykład ten brak to jest w ogóle oszust. No zobaczcie, taka Red Jericho zwiększa tutaj atak czerwonym postaciom,
A on sobie używa na przykład Green Bana, Green Guild Thundera. No zobaczcie, taką w ogóle nie ma szans, żeby 4000 punktów zdobył taką drużyną bez leczenia. Ban tutaj za wiele też nie robi, tak na dobrą sprawę. Także dużo osób z tej topki jest oszustami, więc nie wzorujcie się ich drużynami. Zobaczcie w ogóle. Te niektóre drużyny to są po prostu śmieszne. No na przykład ta drużyna jest ok. Myślę, że ta jest jak najbardziej legit. Ta... No ta już trochę mniej, nie? No bo z jednej strony ma Jellicoma i Scanora, ale 4000 punktów bez żadnych supportujących rzeczy, no to trochę by było trudno. W każdym razie ja już wam nie przedłużam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę wam jak najlepszych wyników. Przy okazji życzę wam miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.